Jeśli poszukujesz inspiracji do zmiany w 2020 roku, ten film jest idealny dla Ciebie. Aby zmiana była skuteczna, inspiracja musi pochodzić z zewnątrz, a najlepiej z innego świata. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że dla mnie najważniejsza inspiracja pochodzi z nieba, bo tylko wtedy zmiana dokonuje się gruntownie od podszewki. Ale ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o innej zmianie zawodowej, która wywróciła moje życie do góry nogami, a zmiana ta pochodziła z zewnątrz, bo nie ze świata edukacji i szkoły, a ze świata biznesu. Kiedy byłam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, dokonywałam takiego rekonesansu moich działań i mojej efektywności w tym, jaki ja mam wpływ na życie moich uczniów i na to, czego ja ich uczę. Zdałam sobie sprawę, że nie wszystko, o czym ja im opowiadam, ma faktycznie realny i dobry wpływ na to, jakimi będą dorosłymi i jak będą skuteczni kiedyś w swojej pracy zawodowej. Dlatego postanowiłam zrobić jakąś zmianę. Nie wiedziałam jeszcze, jak tego dokonać i szukałam inspiracji. W pewnym momencie trafiłam na film Kamili Rowińskiej na jej kanale na YouTubie. I tak się zaczęła moja droga. Obejrzałam wszystkie filmy, przeczytałam wszystkie dostępne artykuły, a takich bezpłatnych artykułów i materiałów mam mnóstwo i polecam Ci je bardzo gorąco. A później przyszedł czas na inne rzeczy, mianowicie książki i szkolenia. Pierwszą książką, jaką przeczytałam, jest Zasługujesz na sukces. Trochę nietypowo, ponieważ nie jest to pierwsza książka Kamili, ale trafiła ona w moje ręce jako pierwsza i faktycznie do niej mam największy sentyment. Zmieniła ona w mojej głowie coś, czego bardzo potrzebowałam, mianowicie przekonanie, że przedsiębiorca to także człowiek, który ma misję i niesie ze sobą wartości, które mogą zmienić życie innych na lepsze. Kiedy dokonała się taka zmiana w mojej głowie, mogły nastąpić zmiany kolejne. Dodam, że a propos takich przekonań finansowych, bardzo dobrą książką jest Kobieta niezależna. Potem przyszedł czas na Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Teraz książka ta ma inną okładkę, nowe wydanie, ono się pojawi tutaj. Ja mam to moje, jestem bardzo do niego przywiązana, ponieważ pracowałam z nim bardzo sumiennie. Książka jest powypełniana, jest tutaj mnóstwo ćwiczeń. I to nie jest książka, którą się czyta tak po prostu do poduszki, ale z którą się pracuje. Na kanwie tej książki przygotowałam jedno z najważniejszych ćwiczeń na moim szkoleniu na Fit Wychowawcy. Ci, którzy na nim byli, ćwiczenie z kamieniami na pewno pamiętają, bo ono zapada w pamięć i zmienia w psychice bardzo dużo. Kolejnym ważnym etapem była Kobieta asertywna. Jako książka, jako kurs online w odwrotnej kolejności. Dla nauczyciela jest to ogromnie ważne, ponieważ nikt nas tego nie uczy, aby wypowiadać komunikat asertywny do uczniów, do rodziców, do innych nauczycieli. A w pracy w szkole poruszamy się na takich trzech płaszczyznach i jest to ogromnie ważne, aby wypowiadać się asertywnie. W związku z czym, moim zdaniem, pozycja obowiązkowa, która także porządkuje tę taką właśnie komunikacyjną przestrzeń naszego życia. Ważny dla mnie też etap to była praca z dziennikiem coachingowym. Tutaj mam akurat 3 tomy, to są 4 tomy w pełni. Takie tutaj widać moje takie przeorane, dlatego że bardzo długo z nimi pracowałam, więcej niż rok, a one są przewidziane na rok. Jednak te ćwiczenia są tak skonstruowane w taki sposób i nie narzucające jakiejś konkretnej daty, że możemy faktycznie pracować z nimi wtedy, kiedy tego potrzebujemy i w taki sposób, jaki jest do nas dostosowany. I to jest naprawdę bardzo takie wzmacniające. Podsumowując, dzięki Kamili założyłam blog Inspiracje dla Szkoły. Napisałam 3 książki. Premiera 3 odbędzie się w styczniu 2020 roku. Prowadzę firmę edukacyjno-szkoleniową Fit Edukacja, a najważniejsze jest to, że mam poczucie realnego wpływu na to, co dzieje się w polskiej edukacji. I tego z całego serca Tobie życzę. A Tobie, Kamilo, bardzo dziękuję za te wszystkie zmiany,
które mogłam dokonać w życiu dzięki Tobie, za Twoją inspirację, za Twoją pracę, za te wszystkie materiały, które są dostępne dla mnie i dla innych i za konkurs, w którym mogę brać udział, za całą tę akcję Po sukces z Rowińską i mam nadzieję, że będę mogła podziękować za to wszystko Tobie osobiście i zespołowi RBC. Do zobaczenia!